Dziś pokażę, jak za pomocą wiertarko-wkrętarki możemy sobie przewiercić otwory i nagwintować. Ja już wcześniej przewierciłem, teraz tylko będę już sobie gwintował. Pod gwint M4 przewierciłem wiertłem 3-2. Także teraz biorę, montuję gwintownik do wiertarko-wkrętarki. Teraz będę sobie gwintował. I teraz przełączam sobie obroty. Wyłączam i wykręcam. Teraz to samo będę robił z drugim otworem. Pod gwint M5 przewierciłem sobie wiertłem FI4. Teraz mam tutaj takie śrubki, żeby pokazać. O! M5, M4. Przy gwintowaniu materiałów ze stali czy innych twardszych materiałów trzeba używać dwóch gwintowników. Gwintownika numer 1, tu jest z jedną kreską, i gwintownika numer 2 bez kreski. I gwintując stal lub jakiś inny twardy materiał, wykonujemy 2-3 obroty w prawo i staramy się wycofywać, czyszcząc wióry. Tak samo ustawiamy sobie tutaj sprzęgło, to jest siła ustawienia sprzęgła 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i jeszcze tu jest jedna pozycja do wiercenia. Także przy gwintowaniu twardszych gwintowników używamy dwóch. I jeszcze taka jedna zasada, zamiast wiertła na przykład pod gwintownik M4, jeśli jest twardy materiał, to możemy sobie użyć wiertła 3-3. Tak samo w przypadku pod gwintownik M5 możemy wiertła 4-1 czy 4-2 i też będziemy mogli sobie wtedy nagwintować taki otwór. Dziękuję.